Cześć, to ja, Mila. A to jest mój magiczny morfuł, który może zamienić się we wszystko, co zechce. Naprawdę wiele bym dał, żeby zrobić zdjęcie tyranozaurowi w jego naturalnym środowisku. Morfu, zamień się teraz w wehikuł czasu. Mila i Morfl, spójrzcie, to stado galimimów. Wow! To są ankylozaury. Mój aparat! Doganiamy go! Korzystam z okazji. A, mój aparat.
Morph, dziękuję. Skończyłem. Dzięki mojemu wynalazkowi będziesz mogła zmieniać się tak jak twój przyjaciel. Super! Zmieniłam się w kotkę. Ojej! Bardzo przepraszam, panie profesorze Rashid, ale zepsułam pana wynalazek. Nie mogę się zmieniać tak jak wcześniej. Nie przejmuj się. Naprawię usterkę w Trymiga. Mila! Zmień się teraz w Milę! Profesorze Rashid, chciałabym to panu zwrócić. Od dzisiaj tylko mój przyjaciel Morful będzie się zmieniał. Hej, Mila i Morful. Wygląda na to, że mam grypę i nie mogę dzisiaj pracować. Możemy panu jakoś pomóc? Morfy pomoże! Te samochody powinny zostać szybko dostarczone do właścicieli, ale nie mo... Mam ich listę. O-o! Wszystkie nazwiska właścicieli są... zamazane. Ale i tak powinniśmy sobie z tym poradzić. Morful, zmień się szybko w wielką czerwoną ciężarówkę. Myślę, że traktor powinniśmy dostarczyć na posterunek policji. Pan policjant potrzebuje traktor? Podejrzewam, że tak właśnie napisane jest na liście. Ale on... Bardzo przepraszam, panie policjancie, ale bardzo nam się śpieszy. Oh?
trochę dziwnie wygląda, ale myślę, że możemy zostawić radiowóz tutaj. O! O, przepraszam. Bardzo przepraszam. To po prostu niemożliwe. Raczej nie przyspieszy. O nie! Podejrzewam, że jednak popełniliśmy błąd, Morfu. Zmień się teraz w radiowóz policyjny. Morfu, złapij! I przewieźmy auta do prawdziwych właścicieli. Podejrzewam, że traktor należy do farmera Boba. A ciężarówka z lodami to na pewno własność pana lodziarza. Tak! Witajcie, Mila i Morfu. Jak wam poszło? Właśnie dostarczyliśmy wszystkie auta właścicielom. O, świetnie. Moja lista wam pomogła? No. Nie w moim mieście. Użyj teraz naszego hipnolasera. Jedź za nami. Tak, panie. Morfu, zamień się szybko w gigantycznego robota. Powstrzymaj Laurentego i Joe przed niszczeniem miasta! Nie, Morfu! Pomóż im zniszczyć miasto! Dobrze, panie złodzieju! O nie! Morfel stał się zły! Kocham to! Dzięki hipnolaserowi wszyscy będą robić to, co im każemy! O nie! Tatusiu, musimy śledzić złodziei! Zahipnotyzowali Morfel! Ale jak ich powstrzymać, skoro Morfl nie słucha tego, co mówisz? No dobra, Jorn, pora zaczynać. Jestem pewien, że nam się uda. Mamusiu! Dwóch panów chciałoby ci powiedzieć coś bardzo ważnego. I tak wiem, że jesteście kiepskimi bandytami. Nie mam czasu, żeby się wami zajmować.
Prezydent cały czas nie chce zapłacić okupu. Powiedz jej, powiedz jej! Pani synowie są najbardziej przesiąkniętymi złem rzezimieszkami, jakich kiedykolwiek widziało to miasto. Są naprawdę bardzo źli. Co wy za głupoty opowiadacie? Moi synowie nigdy nie byli wystarczająco źli. Teraz przyprowadzili mi do domu policjanta. Ajajaj, jesteście większymi nieudacznikami niż myślałam. Ale... Mamo, powiedz, że jesteśmy niecnymi złoczyńcami. Powiedz, że jesteś z nas dumna. Poddajcie się, paskudy. A to niby dlaczego? Jesteś małą dziewczynką, a czerwony kumpel już ci nie pomoże. Wszyscy razem, łapcie ich. Dlaczego ci ludzie wykonują twoje rozkazy? Zahipnotyzowałaś ich? Robimy różne rzeczy nie dlatego, że jesteśmy zmuszani, ale dlatego, że zgadzamy się z tym, co mówią inni. Ach, za umyślne niszczenie mienia! Pójdziecie obaj do więzienia! Moi synowie zostali aresztowani? Tak, mamo. Jesteśmy aresztowani i trafimy za kratki. O, chłopcy, to znaczy, że jesteście naprawdę bardzo złymi ludźmi. Rozpiera mnie prawdziwa duma. Słyszałeś to, braciszku? Bardzo dobrze słyszałem. Bardzo dobrze. Nasze miasto znowu wygląda wspaniale. Teraz, moi drodzy, pora do łóżek. Nie, tatusiu, nie chcemy iść jeszcze spać. Sam mówiłeś, że robimy to, co mówią inni, wtedy, gdy się z nimi zgadzamy. To prawda. Ale dzieci robią to, co mówią ich tatusiowie. To, co mówią tatusiowie? I mamusie, i nauczyciele w szkole, i pan policjant, i babcie i dziadkowie. Kto tam jeszcze? Thank you.